Cześć, witajcie. Cześć, robi się coraz zimniej, dlatego ja tak jestem coraz bardziej zakapturzony. Witamy Was dzisiaj. To jest tydzień, w którym Apple ogłosił premiery i kilka innych jeszcze było, to nie coś tam opowiemy. Zacznijmy może od Huawei'a, który w tej chwili właśnie sklonował nową 10 i nową 10 Pro. Na szczęście nie na naszym rynku sklonował, tylko na zupełnie innym. I wypuścił chinową 10 i chinową 10 Pro, które są dokładnymi klonami tak naprawdę, tylko się nazywają inaczej. I w zasadzie tyle na ich temat. Natomiast poza tym jeszcze Huawei wypuścił w tablet MatePada C5e. Tablet jak tablet, no z screenem 710, 10-calowy tablecik z baterijką 5100, trochę biednie. Ale no jest. Nie jest to tablet jakiś high-endowy, jak widzicie, 64 pamięci dla użytkownika, 4 giga RAM-u. W związku z tym taki od do czytania i do przeglądania internetu. Ale skoro już jesteśmy przy Huawei, to jeszcze Honor wypada. A no tak. Jeden to jest X6S i to jest taki Honor na Helio G25 z bateryjką 5000. Z IPS-owym wyświetlaczem 6,5 w HD pracującym niestety tylko, z pamięciami 128 plus 4 i to jest tylko jeden tier i z aparatami 50 plus 2 plus 2 z tyłu i piątka z przodu 10-watowym ładowaniem. W zasadzie to brzydki jest jak, znaczy nie wiem, może nie jest brzydki. W zasadzie to ma nawet nie brzydką tą obudowę, niebieską zdaje się i biała też jest nie taka najgorsza, ale... No, może być, no. Trochę ładniejszy jest Honor Play 40+. Tu wyróżnik oczywiście taki tradycyjny, dwa wielkie krążki na tyle mieszczące obiektywy aparatu, wokół nich taka jakby ósemka, taka jeszcze obwódka dodatkowa dodana. Też ładne kolorki, takie switaśne, jest taki różowy, jest taki tęczowo-niebieski, jest taki modry, nie wiem, nie znam się na kolorach, taki niebiesko-zielony, no jest też czarny. Nawet kolory, bateria jest fajna. Tak, no bateria jest po byku, bo jest 6000 mAh, a co ważne, ten telefon nie jest jakoś przesadnie gruby. Trochę szkoda, że 22,5-watowe ładowanie, no bo tu się poczeka przy tej pojemności na napełnienie tej baterii niestety. Jakby dodali to chociaż 44-watowe, co mają, no to już by było lepiej. No, ale to też, słuchaj, nie jest jakiś bardzo... Nie jest jakiś bardzo wysoko lokowany smartfon, nie? Nie, to jest wręcz taki niższy średniaczek, no bo na przykład mamy ekran 90-hercowy, ale LCD i tylko HD+, niestety, chociaż 6,74 cala ma przekątnej. W ekranie jest kroplonocz, co też już wyszło z mody dobrze, podobnie zresztą jak aparat, który w tym noczu siedzi, bo ma tylko 5 megapikseli. Z tyłu jest trochę lepiej, chociaż ta ramka aparatu to by zwiastowała, że ola Boga, co tam nie siedzi, a tam siedzi 50 główna, czyli może być w porządku. I dodano dwójeczkę do rozmywania tła. Także widzicie, że to jest specyfikacja taka, może nie low-endowa, ale raczej niższa strefa klasy średniej. W środku jest MediaTek Dimensity 700, 6,8 giga RAM-u, 128, 256 flesza, czyli całkiem przyzwoicie. Ceny, moi drodzy, no i tu przeliczam z juanów. 800 za najtańszą wersję 628, po 1085 za tą topową 8256. Także taki low-endzik też można trochę powiedzieć z pogranicza klasy średniej. Mnie się zdaje, że udatniej by udawał trochę droższy telefon, gdyby zamiast tego notcha miał jednak tą dziurkę no. Tak, w ekranie. No, bo przynajmniej na renderach ta ramka no, nawet nie najgorzej wygląda, jest szerszy podbródek z tyłu, ale nie tak szeroki, jak zwykle widzimy w tanich telefonach. Patrzę w tej chwili na front, tutaj dużo robią, szczególnie w tych jaśniejszych, te jasna obudka obudowy, krawędzie i to rzeczywiście te marginesy nie wyglądają na jakieś duże, ale na renderach to jest smartfon oczywiście niebrzydko wyglądający, jeżeli
I ceny mówiłeś jakie? Przepraszam? Tak, tak, mówiłem, no po 1085 najdrożej wychodzi z juanów, tak? No także nowa niestety jest troszeczkę droższa, ale ma trochę większe jednak możliwości. Dobra, skoro już wspomniałem o tablecie Huawei'owym, to może wspomnijmy również o tym, że taka firma Apple, taka z ogrodnictwem się kojarząca z jednego filmu, pamiętam, wypuściła trzy tablety również, takie śliczne. Jednego zupełnie odnowionego. Tak, no słuchajcie, powiem wam szczerze, no samo to, że nie było jakiejś hucznej premiery, to już coś daje do myślenia, prawda? No powiem szczerze, że tablety jak tablety, no przestało to robić wrażenie. Oczywiście wiadomo, ten najdroższy jest najfajniejszy, ma procek Apple M2, który na przykład już widzieliśmy w nowych MacBookach, czyli powiedzmy bieżących. Ma to jest, słuchajcie, 13 cali, to no, laptopy są 13-calowe takie. 12,9 dokładnie, ekran mini LED, czyli całkiem zacnie, całkiem fajna rozdzielczość. Podobno, bo tego oczywiście Apple tradycyjnie nie podaje, miewają od 8 do 12 GB, no ale tego oczywiście się nie dowiemy, dopóki... Nie, Adaś, Apple podało tym razem. A podało? To ja nie wiem. Tak, podali tym razem, jeżeli chodzi o ten największy tablet, ten 12,9, to jest 8 i 16 RAM. A 16 nawet, widzisz, to muszę... 8 i 16, podobnie jest w przypadku tego troszeczkę niższego, czyli tego 11-calowego, natomiast w przypadku najmniejszego RAMu nie podali. No właśnie, bo ja się na tym najmniejszym oparłem, a tak to... To jest, słuchaj, takie zdziwienie mnie chwyciło nagle za gardło, że aż normalnie łzy mi się w oczach pojawiły, że Apple stwierdził, że najwyraźniej ten RAM po coś jest potrzebny, żeby ludzie wiedzieli, ile go jest i że może się pochwalą. Nie, mnie to łzy do oczu napłynęły, jak zobaczyłem cennik. No powiem wam szczerze, to jest trochę śmiech, ale jak patrzę na te ceny i tak sobie wspominam niedawną premierę iPhone'ów, gdzie Apple przeliczyło ceny tak, jakby dolar miał być po 5 zł, no i pyk, patrzcie, jest po jakimś czasie od premiery. No to tak teraz myślę, że czeka nas dolar w okolicach 7 zł, bo te ceny tak wyglądają. A może Apple wie więcej od nas, jak się zachowa. Wiesz, dolar mocno poszedł w górę, także ho. Nie, Jacek, to nie dolar poszedł w górę, tylko złotówka wstała z kolan, po czym padła na ryj. Nie, Adaś, dolar poszedł w górę, dlatego że dolar poszedł w górę nie tylko względem złotówki, ale na przykład również względem euro. Można oczywiście powiedzieć, że euro spadło, no ale to jest kwestia... Dobrze, ale gdybyśmy mieli euro, to byśmy tak po tyłku tymi cenami nie dostali. Jacek, bo jak spojrzysz na ceny w Niemczech, to owszem, w Stanach też zdrożały te iPady. Pozwolisz, że będę miał zdanie odrębne w tym względzie, ale odeszliśmy od tematu. Wróćmy do... Skoro tak twierdzisz... No, jeżeli chodzi o telewizję oglądamy. To nie jest kwestia telewizji. Zejdźmy z tematu, bo bez sensu weszliśmy na niego. Jeżeli chodzi o pamięci, słuchajcie, tabletów, to w przypadku tych większych to jest dosyć duży rozstrzał, dlatego że jest 128, 256 i 512. I te trzy tiery pamięci flash są sprzedawane z pamięcią 8 GB, natomiast są dwa tiery jeszcze wyższe, 1 i 2 tera, i te 1 i 2 tera są sprzedawane z 16 giga pamięci RAM. No tak. Wszystkie tablety obsługują eSIM-y i nano SIM-y. Apple co prawda zdaje się nie podaje szczegółów, jak to wygląda i czy jednocześnie, i czy ale powinno się dać. Chociaż diabli wiedzą, powiem szczerze, bo nie mam... No, niekoniecznie w przypadku Apple musi tak być. Nie mam doświadczenia właśnie. Ten tablet można też mieć w wersji z samym Wi-Fi. Doszły oczywiście w ich przypadku również nowe procesory. Apple M2 są w tej chwili tam, w tym jest iPad OS w wersji 16. Takie tam pierdoły, które tak naprawdę są istotne dla tych, którzy ewentualnie tych urządzeń używają. Oczywiście, wiesz, no kto będzie kupował, to na pewno sprawdzi specyfikację, bo ceny startują, uwaga, startują od 5200 i to jest najtańszy iPad Pro 11 z pamięcią 128 z samym Wi-Fi. 5200, a teraz uwaga,
cena topowego modelu. iPad Pro 12,9, 2 tera, 5G, 15,449. Klękajcie narody. No nie wspomnieliśmy, ale wydaje się oczywiste, że oczywiście są w dwóch wersjach, w wersji Wi-Fi i w wersji w 5G, tak mówiłeś? Wspominałem, jak zacząłeś mówić o kartach, także, że... Baterii, jeżeli chodzi o pojemność, Apple jak zwykle nie podaje pojemności baterii, natomiast podaje tak naprawdę wartość znacznie istotniejszą, mianowicie podaje watogodziny. I to w przypadku tego największego tabletu to jest 4088 Wh, w przypadku tego troszeczkę mniejszego 11-calowego 28,65 Wh. Także to są wartości, które... 28,6 jest w przypadku najmniejszego. Mhm. Także są to wartości, które zapewniają no, naprawdę w miarę stabilną i długą pracę w przypadku każdego z tych wyświetlaczy. No mówię, ci, których stać i którzy wierzą w Apple'a i którym się dobrze na tym pracuje, no cóż, ciśnienie możliwe, że im podbiły nieco ceny, ale jak kogoś stać, to czy to jest 10 tysięcy, czy to jest 15 tysięcy, to dosyć nie ma różnicy. Oczywiście a my możemy sobie bajki poopowiadać. Tak, no obśmiałem się też trochę z budżetowego iPada, czyli tego po prostu iPada dziesiątki. Kiedyś to się nazywało budżetowy iPad, teraz to nie potrafi mi to jakoś przejść przez gardło, ale doczekał się dosyć konkretnej kuracji w tym roku ten iPadzik, bo w zasadzie... No tak, odnowili go, to prawda. W zasadzie to jest prawie, że bieżący model iPada R, tyle że z uboższym prockiem, bo zamiast M1 wsadzili tam A14 Bionic, tak. Natomiast reszta jest 10,9 cala, jest, słuchajcie, wsparcie dla rysika. Oczywiście rysik osobno. I żeby było zabawnie, to jeszcze z rysikiem oczywiście jest problem, bo nie tą wtyczkę do ładowania ma. Są 12-megowe aparaty niezmiennie i też w opcji może być modem, natomiast tiery pamięci są tutaj tylko dwa. Ten biedny i ten mniej biedny. 64 albo 256 giga. No i tu ceny w przypadku budżetowego iPada startują od 2900, czyli 64 z gołym Wi-Fi, 2900, a topowy 4900. No, czyli biorąc pod uwagę ceny tych wyższych, no to rzeczywiście jest nadal iPad dla ludu no, po prostu. No, chciałbym, żeby ten polski lud było stać na iPada za 4900. Naprawdę życzę tego wszystkim Polakom, ale to chyba jeszcze nie teraz. Ale wiesz co, jak weźmiesz pod uwagę ceny w tej chwili wcale nie topowych smartfonów, to one są no znacznie tak, wyższe, nie? Bo podskakują pod 8. W związku z tym, wiesz co, ja bym tak nie przesadzał, przynajmniej z tym najmniejszym iPadem, tak? Mimo tego, że ja nie jestem naprawdę fanem Apple i cen Apple, to tak, w tym wiesz, daj Bóg. No tak, ale za 4800 znajdziesz ciekawszy tablet, no tyle, że nie Apple. No ale to... No tak, ale jeżeli powoli. Musisz mieć Apple, no to musisz mieć Apple. No. To nie są ceny straszne jakieś. Tak, tak, nie, no dla wyznawców to na pewno nie, ale to już wtedy, kurczę, może faktycznie trochę dozbierać na tego... Wiesz, kupujesz takiego z sieciami 5G, możesz się komunikować w zasadzie ze wszystkimi. Co prawda trudno tego używać jako smartfona, ale to wtedy smartfona się dokupuje jakiegoś Apple'owego. Tak, ale no to nadal nie będzie smartfon, bo z niego nie zatelefonujesz, przypominam. No nie zatelefonujesz, w każdym razie normalnie nie zatelefonujesz, no bo możesz przez to takie wideo rozmowy. Komunikacji, no to w domu w zasadzie wystarczy ci też ten z Wi-Fi. No ale dobra, nie męczmy już tego biednego Apple, pomęczmy, też mam ochotę pomęczyć trochę biedne ZTE, bo ZTE, kurczę, dołączyło do tego niechlubnego grona producentów, co to klonują telefony. No i sobie sklonowali. Był taki telefon jakiś czas temu, nawet mówiliśmy o nim w tygodniówce, Blade V40S. Prosty, niezbyt jakoś tam strasznie drogi telefon, ale z AMOLEDowym ekranem, co prawda niestety oparty o procesor Unisoka, no ale ten AMOLED powiedzmy coś tam dawał, bateria 4500,
znośnie 22,5 W, no tak jak mówiłem już w przypadku Honora, mogłoby być lepiej. Znowu 50 aparat, znowu dwójka z tyłu, ale tym razem jeszcze pojawiła się piątka do zdjęć szerokokątnych na tyle tego modelu. Ładna w miarę obudowa, też zupełnie jak w tym Honorze, z dwoma dużymi krążkami czarnymi na tyle i też ładnym takim niebieskawym kolorze. No tylko, że teraz ten telefon można znaleźć również pod nazwą ZTE Axon 40 SE, czyli Axon dla ludu. No zabawnie, bo konstrukcyjnie, nie wiem, chyba że ty się doszukałeś jakichś różnic, ale ja nie widzę w specyfikacji. Nie ma tak naprawdę różnic, w każdym razie nie widać na pierwszy rzut oka. Jedyna różnica istotna chyba dla nas to jest to, mówimy o nim jako o ciekawostce, dlatego że on jest przeznaczony na rynki Ameryki Środkowej. W związku z tym u nas raczej się pod taką nazwą nie pojawi, natomiast tak, no jest to klon rzeczywiście, wydaje się, że zupełny, przy którym ZTE się zapatrzyło we wzornictwo Honora albo Huawei, bo to jak zwał dwa, tak jak mówił Adaś, dwie wysepki okrągłe z aparatami z tyłu. Wygląda niebrzydko, no. Gdyby nie ten unisok, to można by się było zastanawiać, bo to jest konfiguracja całkiem sympatyczna. A ZTE jeszcze, ten pierwotny, pamiętam, że on nie był sprzedawany za jakieś ogromne pieniądze. Zresztą to... Nie, 850 zł ten Blade był w bodajże Malezji. No właśnie. Bo w Meksyku może być drożej, bo oni generalnie w Ameryce Łacińskiej mają elektronikę droższą, no ale nie znalazłem ceny, przyznaję. Aczkolwiek no, znacie mniej więcej rząd segmentu cenowego. Ja jestem co prawda daleki od tego, żeby polecać jakikolwiek sprzęt ZTE, jeśli chodzi o smartfony, bo w innych przypadkach to można by się było zastanawiać, ale jeżeli chodzi o smartfony, to cóż, no, ZTE na własne ryzyko. Mamy doświadczenia chyba obaj z różnymi smartfonami, tak, ale wiesz, prawda, używanymi na co dzień, ale ja powiem, bywa z nimi różnie. Bywa różnie, ja myślę, że ich piętą achillesem jest oprogramowanie, bo miałem jakieś, parę lat temu testowałem Axona, jednego chyba z tych pierwszych, które wyszły pod nazwą Axon, i był całkiem niegłupi, wręcz bym powiedział, że jeżeli chodzi o estetykę wykonania, to był naprawdę świetnie zrobiony. Więc ja jednak dorzuciłbym tutaj w niektórych modelach również problemy konstrukcyjne z projektem obudowy. Nie wiem, czy pamiętasz, jak trafiliśmy na takiego fajnego flagowego ZTE z karbonowym włóknem. Tak, było. Rozleciał się. Odklejało po prostu i obudowa się rozlatywała. Tak, podczas targu chcieliśmy obejrzeć. W przypadku ZTE nie to, żebyśmy potępiali markę w czambuł zupełnie, natomiast jeżeli ktoś się decyduje lepiej takiego smartfona najpierw wziąć do ręki i go obejrzeć z każdej strony, jak działa, jak wygląda, czy trzeszczy, czy nie trzeszczy, trzymać się raczej ewentualnie się jeżeli. Dziś wyskoczył kolejny Samsung, co prawda nie jest to taka zupełnie nowość, tylko jest to Samsung z rodziny Galaxy A04, tym razem z literką E się pojawił w trzech ślicznych kolorkach, taki miedziany, niebieściutki zdaje się i czarny, jeżeli pamiętam. W dwóch wersjach jest certyfikowany z pojedynczą kartą SIM albo z dwoma kartami SIM. Samsung w zasadzie podał go oficjalnie, podając również materiały prasowe. Co prawda okrojona dosyć jest ta specyfikacja przez nich podawana, ale to, co ja w niej znalazłem, to jest bateryjka 5000 mAh, jest IPS PLS-owy, w zasadzie TFT wyświetlacz 6,5 cala, w HD pracujący, także nie są to jakieś ogromne różnice. Warto może zwrócić uwagę na aparat, bo jest 13 zamiast 50, z dwójką z tyłu i z przodu 5 megapikseli. Prawdopodobnie będzie to najtańszy z tych dwóch, które już są obecne na rynku, bo jest, przypomnijmy, Galaxy A04 bez literek i Galaxy A04S z trzema aparatami fotograficznymi. Ten ma dwa aparaty fotograficzne z tyłu. Tak naprawdę jeden. Dwójeczka do rozmywania tła. Jeśli chodzi o procesor, ja co prawda u Samsunga nie znalazłem, natomiast znalazłem w benchmarkach, to jest Helio G37. I Samsung tutaj podaje o dziwo, mimo tego, że Helio G37 obsługuje w Wi-Fi AC 5 GHz, to tutaj Samsung nie podaje obsługi 5 GHz, w związku z tym... Ale jeżeli to nie jest pomyłka, to wygląda na to, że tylko 2,4. A może to G35, bo ja z kolei widziałem, ale to też z nieoficjalnych przecieków, że G35 jest.
Znaczy wiesz co, po oznaczeniach benchmarkowych, bo w GeForce Bench podaje dokładne oznaczenie procesora, to jest MT6765V łamane przez CP i to wychodzi, że to jest Helio G37 po prostu. Jakby nie podawać, to po prostu podobnie jak i zegar się zgadza. W związku z tym tutaj, no mówię, jeżeli nie był benchmarkowany inny smartfon pod tą nazwą, no to... No to też trochę dziwnie, że tak powiem, wykastrowali, ale może tak miało. Znaczy wiesz co, no mówię, to może być jeszcze pomyłka edytora na stronie Samsunga po prostu, który nie dopisał, bo sobie skopiował skąd inąd, w związku z tym tak. Może tak być, bo faktycznie specyfikacje podali bardzo minimalistycznie. Ceny oczywiście nie podali, także na to musimy po prostu jeszcze poczekać. Jest jedna z najfajniejszych chyba rzeczy oficjalnie pojawiających się w tym tygodniu, mianowicie Vivo IQ Neo 7. Myśmy o nim już mówili. Ja się pochwalę, że ta specyfikacja, którą podałem, nie poprawiałem jej, to znaczy nie zmieniałem żadnych wartości, natomiast naniosłem oczywiście uzupełnienie. Zgadzał się tam i typu wymiary, inne takie pierdoły. Mówiliśmy, że będzie Dimensity 9000 z plusem, z zegarem 3,2 giga, AMOLED 6,78 Full HD, 120 Hz dopisałem wyświetlacz, bo tego nie byłem pewien tak do końca. Adaś mówił, zdaje się, że będzie 120 tak, Hz. Tak, no bo tak było nieoficjalnie mówione. 50 megapikseli z tyłu, plus 8 i plus 2, jedna szeroka, druga do makro, to makro też dopisałem, bo nie wiedziałem, i 16 z przodu też tak jak podawaliśmy. Tak. LPDDR 5 i UFS 3.1 pamięć. I to w zasadzie tyle. I wersje pamięci też takie jak były, czyli 128, 256, 512, 8 albo 12 RAM-u, brak obsługi kart. Tyle. Tak, no dodam jeszcze optyczną stabilizację w aparacie głównym, bateria 5000 ze 120-watowym bardzo fajnym ładowaniem i Android 13 już na dzień dobry. No i ceny, słuchajcie, no ceny z Chin oczywiście, 4 tiery pamięci, 828, 1820. 8256 2025 zł, 12256 2225 i 12 plus 512, czyli najmocniejszy 2425. Czyli u nas by tak, gdyby ktoś chciał sprowadzić, pewnie wyjdzie tak pod trójkę akurat. Z tym, że dla tych, którzy chcą sprowadzać, ja zwracam uwagę, że po pierwsze Origin OS Ocean, właśnie, czyli wersja chińska nakładki, i dwa, jeżeli chodzi o obsługę zakresów częstotliwości w LTE i w 5G, to jest część zakresów, które niestety nie pokrywają się z europejskim. Teoretycznie powinno działać, w praktyce diabli wiedzą, może tak być naprawdę, co przyjdzie. Jakie częstotliwości będą tak naprawdę wyblokowane? Może być niespodzianka. Bardzo fajny smartfon, bardzo ładnie wyglądający. Warto go przynajmniej obejrzeć i ewentualnie wypatrywać go w rynkach europejskich, kiedy się pojawi pod taką albo pod inną nazwą. Maciek znalazł bardzo fajną, nową wersję starego smartfona u nas w newsach. Zapraszam, bo możecie zajrzeć. Reno 8 Pro 5G w wersji House of the Dragon. Co prawda jest to wersja tylko na Indie na razie, niemniej warto zobaczyć. Sam smartfonik nie różni się ani specyfikacją, ani wyglądem od tego, co jakby proponuje główna wersja smartfona. Natomiast no, po pierwsze, rzeczy tematyczne w smartfonie, po drugie, bardzo fajny, nie pokrowiec, tylko to na tył zakładane plecki, takie silikonowe ze znakiem rodu Targaryenów. Jest jajo do tego, jest taki trzymacz do smartfona albo wieszak, albo w zależności jak go użyjecie, jest taka przywieszka bardzo fajna też z godłem rodu. I list pisany przez któregoś ze smoczych królów, nie pamiętam już w tej chwili przez którego, serial leci w tej chwili w telewizji, w związku z tym rzecz jest popularna jak diabli. Mamy go w serwisie, jest fotografia ze wszystkimi elementami zestawu, także jeżeli jesteście zainteresowanymi kolekcjonerami, którzy nie mogą się doczekać i potrzebują taką wersję, to można sobie zafundować. Przyszło mi do głowy, że kurczę, można by było sam ten zestaw sprzedawać, jako że smartfon nie jest zmieniony, w związku z tym Chińczycy powinni za 2 tygodnie mniej więcej zacząć produkować takie zestawy do tego smartfona już gotowe,
które będą kosztowały 20 zł i które będzie sobie można kupić i dorzucić do smartfona, jak się będzie go już... A dlaczego akurat do tego? Niech robią na różne smartfony. Wiesz co, to takie to rzeczy to robią, to znaczy podejrzewam, że już spokojnie wejść na serwisy chińskie i znaleźć tam po prostu pierdyliard rzeczy, które są robione z Gry o Tron albo właśnie z tego ostatniego spin-offu, także cóż, niemniej zestaw sympatyczny, ładny. Drugi zestaw, który się pojawił w tym tygodniu, a właściwie ma się pojawić na dniach, to jest o to, co widzicie za mną. Wiem, że może nie najlepiej widać, tego duszka już pewnie rozpoznali fani, jeżeli tutaj są. To jest OnePlus Ace Pro w wersji Genshin Impact. Genshin Impact to jest taka fajna online'owa albo offline'owa, zależy jak się gra, gierka chińska, która jest śliczna, darmowa i tam biegają ładne panienki i ładni chłopcy. I wiem, że mój syn zagrywa się w to strasznie, ja akurat tutaj nie mogę, dlatego że trzeba być jednak online grając, mimo tego, że można samemu sobie pogrywać. Ta, różne tam siły elementalne, różne ten. To nie jest pierwszy smartfon, jak się okazało. Ja z pewnym zdziwieniem stwierdziłem, że to nie jest pierwszy smartfon OnePlusa z Genshin Impact i że wcześniej 9 RT była wydana również w wersji Genshin Impact i też ją dorzuciłem do serwisu w tej wersji takiej właśnie tematycznej. Czy sam smartfon się będzie różnił? Powiem szczerze, że nie mam pojęcia. Jest tam dodatków całkiem sporo, widać w każdym razie to dodatki. Oficjalnie jeszcze smartfona nie ma. I oficjalnie też wszystkich dodatków nie widać. Ja dorzuciłem, ponieważ wygląda, że tak właśnie będzie wyglądało na screenach z materiałów reklamowych chińskich. To właśnie tak ten smartfon wygląda, że właściwie jest niezmieniony, tylko ma matematyczne tapety plus jakieś dodatki w pudełku, bo tych dodatków również jeszcze nie zdradzają. Mhm. I to chyba tyle na dzisiaj. No jeszcze na moment, na sekundę dosłownie, tylko kronikarsko wrócę do Indii i do Oppo, bo Oppo pokazało w Indiach Oppo A17K, który jest okrojonym Oppo A17. Tak naprawdę to jest jeden czor, tylko ma mniejszą pamięć i biedniejszy aparat fotograficzny, bo z tyłu jest tylko jedna smutna ósemeczka, a z przodu jest piąteczka. Reszta to też taki budżet, Helio G35, ekran HD plus 6,56 cala, bateria 5000, ale z 10-watowym ładowaniem, 3 plus 64 w tej wersji i cena w Indiach 620 zł. Po prostu odnotowuję, że taki model się pojawił, nie ma o czym gadać naprawdę. Chociaż... Ja go nie wyjąłem, dlatego że ja go dodałem 29 września do katalogu i on jest od końcówki września. Natomiast... Zapomniałem o nim zupełnie, że rzeczywiście w tygodniu oficjalnie. Nie, on wjechał po prostu, wiesz co, do sprzedaży. On mógł być wcześniej w zapowiedziach i dlatego go dodałeś, albo miałeś dobre przecieki, natomiast teraz on podali ceny i tak dalej. Kronikarsko notuje. No i to chyba faktycznie wszystko, co na ten tydzień z takich... powiedzmy najbardziej porywających rzeczy, ale oczywiście zajrzyjcie sobie do aktualności, poczytajcie, bo tam znajdziecie jeszcze różne przecieki i różne tam inne nowinki, także. Pozdrawiamy Was serdecznie, trzymajcie się ciepło, bo idą jesienne chłody, zdaje się. Ja grzyby wczoraj zbierałem, grzybnia wczoraj oszalała zupełnie u mnie pod domem i wybuchła maślakami, ale naprawdę wybuchła po prostu. Co prawda niestety w tym roku jest tak, że większość tych grzybków jest robaczywa, ale no cóż. Siedziałem wczoraj 3 godziny i obierałem. No to smacznego. A już się wysuszyły do tej pory. Pozdrawiamy Was jeszcze raz serdecznie. Miłego weekendu dla tych, którzy weekend mają. Współczucie dla tych, którzy weekendu nie mają, bo również muszą pracować. Mam nadzieję, że się zobaczymy za tydzień. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Cześć.